już godzina 17. Dobry wieczór. Ja w imieniu dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach, pani Beaty Kiszel, witam państwa na pierwszej niedzieli z karnałem, bo tak nazwaliśmy te wydarzenia, jedne z wydarzeń towarzyszących naszej wystawie Miasto z porcelany, widoki Tarnowskich Gór na serwisie karnała. Zapraszam państwa od razu już na te kolejne wydarzenia. Natomiast dzisiaj naszym gościem, który o tym porcelanowym pomniku historii opowie, jest dr Sebastian Rosenbaum, historyk, przede wszystkim znany z tych publikacji. Jeśli państwo z nich korzystacie, to doskonale państwo wiecie, że nazwisko Rosenbaum to zawsze jest dobra i pouczająca lektura. Dlatego też tutaj muzeum zwróciło się do pana doktora o to, by spisał w takim skrócie tą historię związaną z serwisem, z postacią Rudolfa von Karnala. I tym sposobem wyszedł ten katalog, który dzisiaj też ma taki swój dzień i który dzisiaj promujemy. Oprócz tutaj naszego zespołu jeszcze udział w powstaniu tej publikacji mieli pani Monika Rosenbaum, która zajęła się korektą. Krzysztof Stręcio, który opracował projekt graficzny i skład. No, należy też powiedzieć o właścicielu serwisu, o Deutsches Bergau Museum w Bochum, które użyczyło nam też fotografii. No, zachęcam państwa do zakupu tejże publikacji. Cena niezmienna 10 zł. Myślę, że to jest w sam raz na taką publikację. Ja już nie będę przedłużał, oddaję głos. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiejsze spotkanie właśnie o porcelanowym pomniku historii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja sobie pozwolę usiąść. Tutaj od czasu do czasu pociągać wody, bo zawsze jest tutaj ciepło. Proszę państwa, gdybym wiedział, że tak dużo osób przyjdzie, to bym poszedł do fryzjera. Bo już najwyższy czas, szczerze mówiąc. No ale trudno, mleko się wylało, że tak powiem. Drodzy państwo, pan Marek Panuś, któremu bardzo dziękuję za to wprowadzenie, zapowiedział już, że to spotkanie nasze dzisiejsze jest pierwszym z pewnego cyklu. I siłą rzeczy, zastanawiając się z panią dyrektor, z panią Beatą Kiszel nad formułą jakby naszego spotkania, uznaliśmy, że no nie może być tak, że ja w wystąpieniu pierwszym będę starał się konsumować wszystko, co się da odnośnie do obiektu, który jest przyczyną naszego tutaj dzisiejszego spotkania i kolejnych spotkań i który stał się częścią jednej z najciekawszych, myślę, wystaw w Muzeum w Tarnowskich Górach w całych 6 dekadach tegoż muzeum istnienia, ponieważ wkrótce już będą kolejne wykłady dotyczące Karnala. Państwo je macie rozpisane na tej karteczce, więc pan Zbigniew Pawlak będzie mówił między innymi o tym takim, powiedzmy, technicznym, górniczym aspekcie tego, co na obiektach z serwisu Karnala jest pokazane. Państwo Gatysowie, którzy są najbardziej tutaj kompetentni, będą mówić o tym serwisie w kontekście produkcji porcelany śląskiej i tak dalej. O szkolnictwie górniczym będzie, etc. Więc to moje wprowadzenie z konieczności będzie dosyć uproszczone i dosyć syntetyzujące i skoncentrowane też na przede wszystkim biografii samego Karnala, ponieważ no, takiego wystąpienia właśnie biograficznego stricte w tym planie kolejnych spotkań z Karnalem, niedziel z Karnalem, jakby nie przewidziano. A więc proszę państwa, Karnal przede wszystkim w centrum, natomiast same te filiżanki, cały ten serwis i towarzyszące im naczynia oczywiście można oglądać na żywo, a też za mną gdzieś tam będą się na rzutniku przewijać. Drodzy państwo, jest jakaś taka paradoksalna historia z tym serwisem Karnala, ponieważ kiedy zastanawiałem się nad nim, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałem dzięki tej książce, którą wielu z państwa zapewne zna, wchodząc jakieś 20 lat temu w jej posiadanie, no to sobie uświadomiłem pewną paradoksalność tkwiącą w tym produkcie, w tym obiekcie, w tym artefakcie, jakim serwis jest. Mianowicie serwis ten przedstawia w tych ikonkach, na tych rysunkach, które go
ilustrują, przede wszystkim ilustrują poszczególne filiżanki, przedstawia coś, co wówczas, a więc w latach 40. XIX wieku, było jednym z głównych źródeł utrzymania całego tego naszego tutaj tarnogórskiego subregionu. Było czymś, co przynosiło duże pieniądze i fiskusowi, czyli skarbowi państwa, i prywatnym właścicielom. Część kopalń, które tutaj widzimy, to są kopalnie przecież prywatne, a nie fiskalne. No, w mocny sposób, że tak powiem, kształtowało także przestrzeń i krajobraz kulturowy ówczesnego tego tarnogórskiego regionu. Tymczasem do dnia dzisiejszego z tych obiektów, które serwis Karnala pokazuje, i z tego kopalnictwa, i z tego przemysłu, które wówczas stanowiło, jak mówię, jeden z głównych segmentów gospodarczych naszych okolic, nie zostało praktycznie nic. Oczywiście jest dom Karnala, jest apteka Kochlera, one ciągle są gdzieś tam zachowane i funkcjonują, aczkolwiek z pewnymi zmianami. Natomiast tej infrastruktury nadziemnej owego przemysłu, który serwis Karnala pokazuje, nie zostało na dobrą sprawę nic. Tymczasem wówczas, w latach 40. XIX wieku, jeśli coś wydawało się trwałe, to zapewne właśnie to, właśnie ta infrastruktura, te budynki, te zabudowania, maszyny, które pracowały przy poszczególnych kopalniach, przy poszczególnych szybach. Natomiast przetrwało, i tu jest ten paradoks, przetrwało coś, co wydawałoby się wówczas czymś skrajnie, że tak powiem, kruchym. Ponieważ mi wszystko leci z rąk, więc codziennie czy co dwa dni jest jakaś stłuczona szklanka czy stłuczony talerz w moim przynajmniej otoczeniu. Najwyraźniej serwis Karnala miał szczęście i takich fujar jak ja nie miał gdzieś tam w okolicy. Tam się coś miota dziwnie za mną. Teraz widać, nie? Dobrze, gasa, no będę sobie jakiś czas może przerzucał. No bo on przetrwał. Czyli przetrwało coś, co wydawałoby się skrajnie nietrwałe. Bardzo delikatne, porcelanowe produkty. One przetrwały sto kilkadziesiąt lat. Półtora wieku przeszło i są dzisiaj w Tarnowskich Górach, żeby jeszcze było śmieszniej. A więc to jest jakaś taka paradoksalność tej sytuacji. A druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, kiedy dowiedziałem się od pani dyrektor Kiszel, że ten serwis jednak tutaj zjedzie, bo przecież od wielu lat się o tym mówiło, że on miał zostać pokazany i tak dalej, ale jakoś zdawało się, że nie, nigdy to nie dojdzie do skutku. Druga rzecz, która mi przyszła na myśl, przypomniał mi się ten wierszyk Adama Zagajewskiego, który czytałem wiele lat temu, więc go już szczegółowo nie pamiętam bardzo dokładnie, ale była w nim bardzo dobra fraza, mianowicie podmiot mówiący w wierszu jest gdzieś w szart, o ile się nie mylę, zerka w lusterko wsteczne samochodu i w tym lusterku wstecznym odbija mu się cała katedra z szart. I konstatuje tenże podmiot mówiący, że czasem coś bardzo ogromnego i bardzo wielkiego zamieszkuje i przejawia się w rzeczach bardzo małych. I myślę, że tutaj z tym serwisem Karnala jest troszeczkę podobnie. Coś bardzo delikatnego, bo jak Państwo zobaczycie, tutaj też filiżaneczki wydają się potężne, w rzeczywistości są drobne, bardzo delikatne i małe. No jednak manifestuje się coś, co tak jak wspominałem, było gospodarczym rdzeniem tego regionu sto kilkadziesiąt lat temu, w latach 40. XIX wieku. Wszystko zaczęło się, tak jak wspominam, wszystko zaczęło się w ogóle, jeśli chodzi o Karnala, w gruncie rzeczy od tej książki, którą napisał dyrektor, były dyrektor Deutsches Bergbaumuseum w Bochum, niemieckiego muzeum górniczego w Bochum, profesor Rainer Slota. Napisał i wydał w 1985 roku. Ta książka była trudno dostępna przez lata, potem po 89-90 już łatwiej było ją dostać, wyjeżdżając do Bochum. Była początkowo dość droga, potem ja ją kupiłem na jakimś tak zwanym Auskarkaufie za naprawdę drobne pieniądze. No jest to oczywiście kopalnia wiedzy, kopalnia informacji, tak o serwisie, jak i o samym Karnalu, jak i o górnictwie tarnogórskim, XIX-wiecznym tarnogórskim i podtarnogórskim także. Natomiast, proszę Państwa, ta książka, gdyby nie ta książka, tak sobie zawsze nad tym myślałem, prawdopodobnie Karnal i jego znaczenie dla górnictwa naszego regionu nigdy by nie był w tak mocny sposób, jak to obecnie jest, uświadomiony już ani dla Tarnogórzan, ani dla w ogóle osób interesujących się historią regionu i historią górnictwa górnośląskiego. Owszem, jeśli się czytało prace fachowe
dotyczące tej właśnie tematyki. Ten kardynał zawsze się pojawiał jako rzeczywiście postać znacząca dla administrowania górnictwem, dla refleksji nad górnictwem, nad geologią naszego regionu i nie tylko naszego regionu. No ale była to zawsze postać gdzieś tam ukryta, że tak powiem, w tych trudnych opracowaniach badawczych, szczególnie tych niemieckich, natomiast na pewno nie była to postać, że tak powiem, którą obecnie się trochę staje, a więc postać niemalże popkulturowa. Przypomnę, że do niedawna jeszcze w Tarnowskich Górach istniała w jego domu restauracja, która nazywała się właśnie Karnal i od niedawna, od jakiegoś czasu nie ma już tej nazwy, no zniknęła z różnych tam względów, mniejsza z tym, ale pokazuje ta sytuacja, że Karnal, skoro tak nazwano restaurację, był już postacią, jakby na tyle jest postacią w naszym mieście, na tyle rozpoznawalną, że warto się do niej odwołać. Otóż twierdzę, że bez tej książki nigdy by tak się z Karnalem nie stało, a ta książka by oczywiście nie powstała, gdyby w grudniu 1983 dwie panie, Juliane Becker z Bramsche i Charlotte Schneidler z Bremy, nie przyszły do ówczesnego dyrektora Deutsches Bergbau Museum w Bochum, Rainera Sloty, i nie oferowały mu spuścizny po dawnym staroście górniczym śląskim, właśnie Rudolfie von Karnalu. One oferowały właśnie cały ten serwis z 12 filiżanek, tę mleczarkę, dzbanek do herbaty i misa, którą, jak tutaj panowie z muzeum powiadają, zapewne trafnie, jest chyba dołożona później, bo rzeczywiście z zupełnie innego kompletu i raczej nie powstała jako element tego serwisu, który państwo możecie śledzić. Te dwie panie, które przyniosły spuściznę po Karnalu do Bochum, były prawnuczkami Karnala. Konkretnie były wnuczkami córki Rudolfa von Karnala, jego najstarszej córki, która urodziła się w 1833 roku właśnie w Tarnowskich Górach, prawdopodobnie w tym domu, tam przy targu, prawda, który jest, było, nie było, no ciągle dla wielu ludzi, którzy krążą po Tarnowskich Górach, właśnie domem Karnala. Mianowicie Wilhelminy Karnal, von Karnal, potem po mężu Wilhelminy Szepki. Pani Szepki najprawdopodobniej posiadała po ojcu właśnie tenże serwis, datowany na rok 844 i kojarzony z faktem odejścia właśnie w tym roku Rudolfa von Karnala z Tarnowskich Gór, uznawany w związku z tym za prezent pożegnalny dla odchodzącego z Tarnowskich Gór Karnala, aczkolwiek tak naprawdę jak przyjrzymy się opracowaniom, to nigdzie nie jest to w 100% wyartykułowane, że to jest tak na 100% ten prezent pożegnalny. Wydaje się to logiczne, ale my mamy informację o innych prezentach pożegnalnych, które Karnal, odchodząc z Tarnowskich Gór, dostał, m.in. Franz von Winkler, właściciel Miechowic, Katowic, oferował mu w imieniu gwarectw górniczych jakąś srebrną, czy tam cynową, już nie pamiętam, misę, ale akurat w źródłach o tym, ażeby taki prezent, odchodząc z Tarnowskich Gór, Karnal dostał, w źródłach pisanych, w dokumentach nie znajdujemy takich informacji. Proszę Państwa, przejdźmy do samego Karnala, tak jak mówię, do paru informacji o jego biografii. Ja nie wiem, czy tu przeskakuję, tak jak widziałem. Panowie, nie wiem, czy wrzuciliście tutaj portrety. Są gdzieś na końcu pewno. Bo od tych portretów jest dobrze zacząć. Jest fotografia. Fotografia, proszę Państwa, pochodząca z okresu, kiedy był właśnie starostą górniczym we Wrocławiu, a więc dosyć późna, przedstawiająca już starszego Karnala. No i ten portret, ten najbardziej znany chyba portret Karnala, który wykonał Otto Krajer, rysownik i malarz związany z Wrocławiem, wykonał go około roku 1860. Widzimy tu charakterystyczny strój górniczy. Widzimy odznaczenia, w tym order świętego Stanisława nadany mu przez cara, order Czerwonego Orła, oczywiście ten pruski jeszcze wtedy order. No, ten rysunek Krajera w porównaniu z fotografią z tego mniej więcej czasu pokazuje, jak mi się wydaje, przynajmniej może ta fotografia po prostu nie jest taka ostra. Rysunek Krajera pokazuje oczywiście, próbuje jakby wniknąć w modela, pokazać jego cechy charakteru i wydaje mi się, że bardzo dobrze je odtwarza, ponieważ my co nieco o Karnalu przecież z masy pozostałych po nim dokumentów i źródeł wiemy, że był człowiekiem bardzo towarzyskim, że był człowiekiem radosnym, że był bardzo energicznym i optymistycznym
osobnikiem potrafiącym cieszyć się życiem i nie tylko będącym takim suchym urzędnikiem technicznym, nie tylko będącym takim, prawda, suchym twórcą map, etc., ale również autorem wielu wierszy i piosenek, łącznie z tą najbardziej znaną Tarnowice Glücklein, która kiedyś była no taką, jeszcze w czasach niemieckich oczywiście, taką jedną z najbardziej rozpoznawalnych pieśni górniczych naszego regionu. I ta słynna fraza Schon wieder tönt vom Schachte her des Glückleins lautes Schallen, znów od szybu niesie się dzwoneczka jasny głos, to była taka fraza, którą spotykamy bardzo często w literaturze o Górnym Śląsku, dotyczącej Górnego Śląska z okresu przed 45 rokiem, a tutaj w Tarnowskich Górach w tym czasie przed pierwszą wojną światową. A jego listy do jego narzeczonej, które się zachowały, do Emilie von Büttner z takiej wioski Dzielna w Lublinieckim, czy właściwie na pograniczu Lublinieckiego i Dobrodzieńskiego, tak by to można nazwać, też pokazują go jako człowieka, który cały czas uczestniczy w tym życiu towarzyskim Tarnowskich Gór wówczas w latach 20., 30., kiedy te listy pochodzą. Notabene, kiedy pani dyrektor Kiszel razem z panem Zbigniewem Pawlakiem zastanawiali się ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, zastanawiali się nad wydaniem tej książki Sloty po polsku, to wtedy Slota mówił, ale to by trzeba, to jest za duże, to jest za długie. Oczywiście ma rację, bo to jest straszna kobyła. Ale i w ogóle tych listów lepiej nie drukować, bo rodzina mogła być niezadowolona. Co mnie w sumie zdziwiło, bo skoro są już tu wydrukowane i Karna się nimi, że tak powiem, skompromitował już tutaj, pisząc tam różne rzeczy, jak to się pisze do narzeczonej, no to tym bardziej po polsku, komu to, no to tam zaszkodzi już, zresztą nie żyje od dawna, prawda? No ale jakoś tak się boją, może to RODO im tam wszystkim po prostu przeryło mózgi i nie chcą wydać tych, nie chcą, nie, jeśli już wydawać tę książkę, to bez tych listów, mówił profesor Slot. To dziwne w sumie, no ale okej. Okay. Jeszcze nie padło ostatnie słowo. Proszę Państwa, patrzmy na tego Karnala przez moment, potem znowu wrócimy troszeczkę do tego serwisu. Proszę Państwa, rodzina von Karnali, czasami się można spotkać w literaturze z taką informacją, Karnal, kardinal, że to jest rodzina szwedzka, to nie do końca tak funkcjonuje. To jest rzeczywiście rodzina niemiecka, tylko z Niemców bałtyckich, która już jest zmiankowana gdzieś na XVI-XVII wieku i w pewnym momencie jedna z gałęzi tej rodziny przechodzi na służbę szwedzką faktycznie, służbę militarną i stamtąd ze Szwecji wraca poniekąd na, już nie do końca na stare śmieci, bo wraca na służbę pruską w połowie XVIII wieku i ojciec Rudolfa von Karnala, Arvid von Karnal, generał major pruski, zostaje na służbie pruskiej, zostaje w Prusiech, żeni się z mieszkanką, że tak powiem, Królestwa Pruskiego i zostaje, no to jest jakby ukoronowanie jego kariery militarnej, zostaje dowódcą twierdzy kłodzkiej, stoi tam z garnizonem, dowodzi tym garnizonem pruskim, który tam funkcjonuje. Więc można powiedzieć, że jest to taka rodzina o dosyć złożonych korzeniach, bardzo niejednoznacznych, ale chyba dla tego okresu dosyć, strasznie wyrabia technika, to jest zło. A komplikacji dodaje jeszcze fakt pochodzenia matki, bowiem matką Karnala jest, no, wszystko to mnie przerasta. Matką Karnala jest, proszę Państwa, pan Marek tutaj sprawnie, myślę, sprawę złoty. Chodzi mi o to, żeby to zdjęcie nam nie znikało przez moment. Dziękuję bardzo. Może ja nie będę kładł na to. Matka Karnala też nie jest, że tak powiem, taką stuprocentową prusaczką, prawda, bo jest to Charlotte LeCount, normandka, pochodząca z hugenockiej rodziny, a więc protestanckiej rodziny właśnie z Normandii. Jak wiemy, hugenoci od pewnego momentu postępującej katolicyzacji Francji i wzmacnianej, że tak powiem, presji na protestantów francuskich, opuszczali ten kraj, opuszczali Francję, jeśli gdzieś znajdowali takie swoje miejsce, że tak powiem, ucieczki, to były to Prusy oczywiście, które zawsze szczyciły się tą swoją tolerancją religijną. Wielu hugenotów wylądowało w Berlinie i w innych częściach państwa pruskiego i między innymi Charlotte LeCount z hugenockiego rodu z Normandii, też rodu najpodobniej jak von Karnalowie, też rodu szlacheckiego, a więc to jest jakby podwójny szlachcic. Jest to więc taka mieszanka, powiedziałbym, estońsko, bo stamtąd mniej więcej z rejonu Estonii wywodzą się ci Karnalowie, całkiem pierwotnie szwedzko, prusko,
francuska. Co może jest jakimś argumentem za tym, dlaczego był to osobnik tak kreatywny i, że tak powiem, życiowo oryginalny. Karnal, Rudolf von Karnal urodził się właśnie w Kłodzku, właśnie kiedy ojciec był tam dowódcą garnizonu pruskiego 9 lutego 1804 roku. I w takim swoim wspomnieniu z roku 1823, w takim dokumencie właściwie, który miał przedłożyć władzom górniczym pruskim, von Karnal, Rudolf von Karnal pisze, że jako dziecko w Kłodzku właśnie brał udział w wielu wycieczkach i wyprawiając się w pobliskie zagłębie górnicze, to wałbrzyskie zagłębie górnicze, zapoznał się, że tak powiem, z funkcjonowaniem górnictwa, nabył sympatii do tej dziedziny nauk. Wtedy, pamiętajmy, to jest początek XIX wieku, to jest jeszcze taka dziedzina gospodarcza, owiana takim trochę romantycznym mitem, który w Niemczech szczególnie jest mocny. Znajdujemy ten cały mit kopalni, prawda, u Nowa Lisa, u wielu przedstawicieli romantyzmu niemieckiego. A więc nabył sympatii do tej dziedziny działalności gospodarczej, ale też nauk związanych z tą działalnością gospodarczą, górniczą i postanowił wykształcić się, jak pisze, w tym fachu, w fachu górniczym, aby stać się pełnowartościowym obywatelem swojego państwa, czyli Prus. I już od 1819 roku, mamy to potwierdzone w dokumentach, czyli jako 15-latek, znajdujemy go na kopalniach w miejscowości Neurude pod Wałbrzychem, to jest dzisiejsza Nowa Ruda. Tam jest okręg górniczy, był wówczas okręg górniczy z siedzibą w Świdnicy. Nasz górnośląski okręg górniczy miał wtedy swoją siedzibę tego urzędu górniczego, prawda, tutaj w Tarnowskich Górach. I Karnal już wtedy, jako 15-latek, gdzieś tam wokół tych kopalń się kręci i od razu widzimy go niejako w dwóch rolach. Znaczy, z jednej strony on pracuje tak naprawdę fizycznie, na pewną tam oczywiście drobną skalę, nie jest to taki robotnik typowy, bo przecież też nie pochodzi z zwykłej rolniczej czy robotniczej rodziny, ale oczywiście gdzieś tam się przewija przez nadzór, zjeżdża na dół, jest na kopalniach, bywa na dole, to nie jest ktoś, kto siedzi tylko w urzędzie. Jednocześnie wykonuje rysunki, pomiary, organizuje czy bierze udział w wyprawach studyjnych do kopalni i już w 1821 roku, wedle niektórych źródeł, wedle innych trochę później, dostaje tytuł tak zwanego lewa górniczego, czyli staje się faktycznie, w pewnym sensie wchodzi w ten korpus urzędniczy. Pamiętajmy, że wtedy ten korpus urzędników górniczych to jest rzeczywiście bardzo silna, bardzo wpływowa kasta w ramach państwa pruskiego. Oczywiście jako poddany króla Prus musi odbyć służbę wojskową i też załatwia sobie, jak można podejrzewać, przez protekcję ojca, przez pomoc, dzięki pomocy ojca załatwia sobie tę służbę w czymś, co go rzecz jasna interesuje, mianowicie w takim korpusie inżynieryjnym gwardyjskim w Berlinie. Służy tam rok tak naprawdę, a jednocześnie pełniąc tę służbę wojskową uczestniczy w wykładach w takim, dopiero później z tego wyrosła Akademia Górnicza, w takim instytucie górniczym dla właśnie elewów górniczych, gdzie są dodatkowo przeszkalani, takim jakby kursie górniczym dodatkowym, teoretycznym, gdzie jest przeszkalany do dalszej pracy już jako członek nadzoru i członek z władz górniczych. Po zakończeniu służby w Berlinie wraca w Wałbrzyskie i już jako 20-letnia osoba przygotowuje pierwsze prace badawcze. To jest rzecz charakterystyczna, o tym pisali jego biografowie, wskazywali na to zawsze już ci biografowie piszący najwcześniej o nim, czyli tuż po jego śmierci, że Karnal to jest taki szczęśliwy przypadek połączenia dwóch sfer. Z jednej strony praktyki, praktycznego działania, więc to jest człowiek, który zjeżdża do kopalni, chodzi po kopalniach, pracuje jako urzędnik, a jednocześnie jest czynny, że tak powiem, badawczo. A więc prowadzi jakieś badania, wykonuje rysunki, wykonuje pomiary i to jest to taki dwubiegunowość jego charakteru. I krótko po powrocie z Berlina już ma na swoim koncie taką, jak to się wtedy określało, geognostyczną, czyli po prostu geologiczną monografię, czy właściwie takie skartografowanie wałbrzyskiego rewiru tego górnictwa węgla kamiennego. Powstaje zresztą wtedy więcej różnych jego opracowań, które też są pokłosiem różnych jego wyjazdów studyjnych, między innymi na wyspie Rugie. Spora część tych materiałów jest dostępna, ona się zachowała i Slota, pisząc tę wielką monografię, biografię Karnala i monografię serwisu i monografię górnictwa tarnogórskiego, część tych materiałów tutaj reprodukuje, bądź wskazuje, gdzie można je znaleźć, między innymi tutaj
właśnie materiały dotyczące tych jego wyjazdów wczesnych, studyjnych już są pokazane i pokazują już człowieka bardzo, że tak powiem, sprawnego, mimo bardzo właśnie młodego wieku. I jako zaledwie 21-letni człowiek, kardynał zostaje, proszę Państwa, skierowany do Tarnowskich Gór pod jurysdykcji, spod zwierzchnictwa tego Urzędu Górniczego Świdnickiego, przeniesiony zostaje właśnie tutaj do Urzędu Górniczego w Tarnowskich Górach. Przy czym dzieje się to w roku 1825. Przy czym trzeba pamiętać, proszę Państwa, że on przez pierwszy czas właściwie pracuje, że tak powiem, na umowę, zlecenie tego Bergamtu, czyli tego Urzędu Górniczego. Nie jest jego faktycznym, nie jest faktycznym członkiem tego korpusu, powiedzmy, urzędniczego, co sprawia, że oczywiście klepie niemożliwie przez te pierwsze 5 lat biedy. Wysłanie do Tarnowskich Gór to nie jest żadna zsyłka, przynajmniej nie wtedy. To jest rzeczywiście miasto, jeśli chodzi o region górnośląski, wiodące, jeśli chodzi o osadzenie w tych strukturach zwierzchnych nad górnictwem w naszym regionie. No tu jest Bergamt, tu jest Urząd Górniczy, tu ciągle działa jeszcze prężnie zarówno Friedrichsgrube, kopalnia fiskalna państwowa, jak i Friedrichshütte, którą ten Bergamt też oczywiście ma swoją zwierzchność. To miasto jest w dużej mierze jeszcze jakby owiane sławą obecności tutaj, aktywności tutaj Fryderyka Wilhelma von Reidena, z którego aktywnością jednoznacznie kojarzone są największe osiągnięcia lokalnego górnictwa. Znane są oczywiście bardzo dobrze sprawy dotyczące kopalni, dotyczące maszyny parowej itd., itd. Nie jest to żadne zesłanie, nie jest to jakieś miejsce terra incognita, jakaś ultima thule, gdzie został zesłany i przez pierwsze tygodnie leżał i wył, prawda, do poduszki z rozpaczy, bo jest to miasto rozpoznawalne, znaczące i ważne. Gorzej, gdyby trafił na przykład w tym czasie do Katowic, wtedy być może rzeczywiście mógłby wyjść. Natomiast tutaj mamy do czynienia faktycznie z miastem, które jakoś tam jest ożywiane przez sam fakt, że jest tu tak wielu urzędników. Że jest tu tak wielu urzędników Bergamtu, że jest tu tak wielu urzędników pracujących w sąsiednich kopalniach, że przychodzi tu z czasem spółka bracka, że pojawia się tutaj administracja Donesmarków, Karłuszowców, że blisko jest Świerklaniec i tak dalej, i tak dalej. Jest to miasto na pewno nie będące jakimś miejscem zsyłki. Oczywiście to nie jest tak, że jego praca wtedy to jest wyłącznie są Tarnowskie Góry, jemu podlega cały ten rewir. I no, o tym, że on się tu odnalazł i że nie popadł w depresję i alkoholizm, świadczą opinie jego zwierzchników, które są zachowane w archiwaliach. Już w 826 mamy, prawda, takie oceny jakby na jego temat, no, bo każdy urzędnik był systematycznie, że tak powiem, oceniany. Mamy oceny na jego temat władz górniczo-hutniczych wyższego szczebla, że Elef von Karnal to jest człowiek, na którego trzeba zwrócić szczególną uwagę, bowiem potrafi wybornie rysować, ma dobrą wiedzę matematyczną i w ogólności dobre wykształcenie geognostyczne. I władze, co więcej, władze Śląska wskazują na Karnala jako jednego z nielicznych urzędników tak naprawdę tu czynnych, młodych urzędników tego narybku, nazwijmy to, urzędniczego, górniczego, w których można pokładać rzeczywiście wielkie nadzieje. On rzeczywiście jest czynny, jest aktywny, wykonuje wiele rysunków, modeli, szkiców i tak dalej, podejmuje podróże studyjne także do Galicji, także poza granice państwa pruskiego. Nie przypadkiem Mikołaj I w 844 przyznaje mu właśnie ten order świętego Stanisława III klasy, to jest zresztą order, państwo wiecie, Polski, tylko też przyznawany jako przez króla Polski, również przez cesarza rosyjskiego. Jak mówię, Karnal przez te pierwsze 5 lat, a więc od 825 roku, kiedy przyjechał do Tarnowskich Gór, pracuje dla Urzędu Górniczego i dopiero w 830 roku zostaje mianowany członkiem urzędu jako Obereinfahrer. Do tej pory dostaje jakieś 12 do 20 talarów wypłaty miesięcznej, co ledwo starcza tak naprawdę na utrzymanie. Natomiast ten tytuł Obereinfahrera, dający mu pewną zwierzchność nad
prawo do kontrolowania części kopalń rewiru górniczego, to jest 500 talarów rocznego dochodu, zwroty kosztów podróży, różne dodatkowe premie i przywileje, a więc jest to poważny rzeczywiście dla niego awans i w 830 roku możemy powiedzieć, że staje się rzeczywiście częścią tego korpusu urzędniczego tarnogórskiego Bergamtu Urzędu Górniczego, chyba najważniejszej wtedy tak naprawdę instytucji działającej w tym mieście. Kolejny awans to jest dopiero 9 lat później, taki poważny awans, bo zostaje w 1839 Bergmeisterem, czyli górmistrzem można powiedzieć, czyli człowiekiem w sumie drugim po Bogu, czyli po dyrektorze Bergamtu Ferdinandzie Türnaglu. Jednocześnie są tam pewne kwasy w tym czasie, bo ponieważ dorzuca mu się do tego jego obszaru kompetencyjnego szereg różnych zadań, dlatego można znaleźć w aktach jego skargi na fatalne warunki panujące w Bergamcie Tarnogórskim, właśnie związane z niedoborem kadr urzędniczych i z faktem, że takim osobom jak właśnie on, jak karnał, wrzuca się dodatkowe zajęcia, którymi się w zasadzie nie powinni zajmować. A więc jedna sprawa to jest działalność karnala w Bergamcie, która jest rzeczywiście i praktyczna, taka jaką musiał realizować jako człowiek nadzorujący ten rewir górniczy. Z drugiej strony karnal wykonuje jedną rzecz, która właściwie dwa takie kroki, które trzeba podnieść, które pokazują i które powodują, że możemy powiedzieć, że jest on czymś więcej jednak niż tylko jednym z całej rzeszy, z całego szeregu urzędników górniczych, którzy przewinęli się przez tarnogórski Bergamt. Otóż pierwsza ta rzecz, która, że tak powiem, sprawia, że wybija się on ponad przeciętność i można powiedzieć, że złotymi zgłoskami zapisuje się w historii tarnowskich gór, to jest reorganizacja szkoły górniczej. Oczywiście ta tarnogórska Bergschule, legendarna na całym Górnym Śląsku szkoła górnicza, istnieje od początku XIX wieku, od roku 803, kształcąc co roku kolejne dziesiątki urzędników nadzoru kopalnianego, sztygarów, szychmistrzów i tak dalej. Ale w momencie, kiedy karnal w 20 latach przyjechał, znalazł się w Tarnowskich Górach, ta szkoła właściwie jest w stagnacji, ona w gruncie rzeczy jest bardzo podupadła i właściwie trudno mówić o jej efektywnym działaniu. I to, co robi karnal, to jest po pierwsze przygotowuje obszerny memoriał z sugestiami, w jaki sposób tę szkołę zreorganizować, żeby ona faktycznie spełniała te pierwotnie założone cele, a więc kształciła efektywnie odpowiedni nadzór i w odpowiednich ilościach także. No a po drugie zaczyna realizować, na ile to się daje, przy wszystkich problemach finansowych i biurokratycznych, które zwykle w takich sytuacjach się pojawiają, zaczyna realizować te idee rekonstrukcji szkoły, zaczyna ją wcielać w życie. I zaczyna od bardzo prostej rzeczy, a więc od wynajęcia lokum, no bo jak szkoła nie ma miejsca, to tutaj potrzebuję technicznych geniuszy, no chyba wykasowałem. A tu jest, to chciałem. O. No więc wynajmuje, proszę Państwa, w 1938 pomieszczenia w tym budynku, którego nie ma, jest w tym budynku apteki Kochlera, tutaj w tym. Obecnie ratusz stoi, ale wówczas to jest Bergamt. Wynajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze w 1938 roku i od stycznia 1939 roku, od 28 stycznia 1939 roku w tym budynku mieści się już szkoła górnicza i zaczynają się zajęcia, które w placówce, które postawione przez karnala na nogi, zaczyna w gruncie rzeczy funkcjonować aż do tych lat, prawda, wczesnych 20., kiedy to zostaje niemiecka szkoła górnicza przeniesiona do, jak Państwo wiecie, w związku z podziałem regionu, przeniesiona do Pyskowic, do siedziby tamtejszego dawnego seminarium nauczycielskiego, a tutaj się instaluje i lokuje jakby na jej miejscu, oczywiście nie w tym budynku, bo to już zmienia lokal w międzyczasie, powstaje osobny gmach specjalny, to wszystko będzie omawiane w którymś z kolejnych spotkań. A więc ta szkoła dzięki karnalowi, można powiedzieć, staje na nogach, zaczyna funkcjonować i zaczyna rzeczywiście działać. A druga rzecz, która wydaje mi się, oczywiście to nie można spierać, ale wydaje mi się, że jest szalenie istotna dla obecności karnala w Tarnowskich Górach, wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce tak naprawdę
pod sam koniec jego obecności. On opuszcza miasto w 844 roku, ale w 843 przystąpił, to była jego idea, która zawsze go gdzieś tam ścigała i która zawsze za nim szła. Mianowicie idea stworzenia pisma, czasopisma naukowego czy nienaukowego, ale które by było jakimś forum, na którym można wypowiadać pewne bolączki, pewne sprawy dotyczące akurat kwestii, które jego interesowały, a więc spraw górniczych. Ten jego pierwszy projekt rodzi się właśnie w Tarnowskich Górach w 843 roku. Jego efektem jest wydany na rok 844 tak zwany Bergmännische Taschenbuch für Oberschlesien, tam skracając trochę ta nazwa, w rzeczywistości jest bardziej złożona i ona się z czasem zmienia. Bergmännische Taschenbuch, czyli taki podręcznik trochę górniczy, rodzaj kalendarza górniczego i rodzaj jednocześnie czasopisma górniczego, kierowanego oczywiście dla ludzi kompetentnych, dla ludzi potrafiących czytać, potrafiących czy interesujących się górnictwem w sposób może trochę bardziej złożony. Wydaje mi się, tutaj by musieli się znawcy rzeczywiście głębocy tarnogórskiej historii wypowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest pierwsze pismo w gruncie rzeczy, które zaczyna się ukazywać w Tarnowskich Górach, a jednocześnie z tego co wiem, jest to pierwsze pismo zajmujące się górnictwem w naszym górnośląskim w ogóle regionie. Oczywiście jest to efemeryda tak naprawdę, bo ukazało się chyba tylko 5 roczników, czy 4 nawet, więc tego jest niewiele, raz do roku, niewielka książeczka, no ale chodzi o pewną ideę, która no jest jednak, świadczy jednak o jego jakimś takim wizjonerstwie i takiej umiejętności dostrzegania, że to wszystko nie, to całe funkcjonowanie jako urzędnika nie polega tylko na tym, żeby tam podpis pod jakimś czymś, jakaś opinia, coś, ale że trzeba też wyjść poza to biurko i myśleć trochę bardziej perspektywicznie. Te dwie rzeczy, szkoła i Bergmännische Taschenbuch, wydaje mi się, że to są bardzo takie ważne dla tego miasta, dla tego regionu, jego działania, które rzeczywiście mu zapewniają ważne miejsce w historii tego regionu. Oczywiście powiem jedną rzecz, powtórzę jedną rzecz. Gdyby nie ta książka, gdyby nie ten serwis, zapewne von Karnal nie byłby dla nas rozpoznawalny, więc można powiedzieć, że ten serwis się odnalazł i w 1983 roku trafił do Bochum, no to byśmy o tym Karnalu nie pamiętali, no ale jak jest okazja, to warto o tym przypomnieć. Coś z rzeczy prywatnych, proszę Państwa, w 831 i teraz się już boję tutaj coś nacisnąć. Biel. W 1831 wiemy, że Rudolf von Karnal się ożenił się z tą wspomnianą przeze mnie Emilie von Büttner. Pod Ciasną jest ta wioska dzielna. Ten mająteczek tam chyba był PGR-em po 45, chyba tam jeszcze stoi. Te rzeczy po Büttnerach. Kupił właśnie ten domek, który jak mówię do dzisiaj stoi w Tarnowskich Górach. Tu widzimy jak wyglądał mniej więcej w czasie, kiedy Karnal opuszczał Tarnowskie Góry, a więc w 1844 roku. Tutaj też w 1837 roku zamieszkali rodzice Rudolfa von Karnala. I tu zmarł w tym domu jego ojciec, generał major Arvid von Karnal. Został pochowany na tym cmentarzu ewangelickim, który kiedyś był przy Staszycu. Jak wiemy, został w 60-tych latach zniszczony, a więc też miejsca pochówku von Karnala oczywiście już nie sposób znaleźć. Tutaj się urodziły też czwórka z piątki dzieci Karnala, wspomniana Wilhelmina, późniejsza Szepki, dzięki której, że tak powiem, przezorności jej potomków i potomki ten serwis przetrwał do dzisiaj oraz pozostałe dzieci. Tak jak wspomniałem, w 844 roku, w październiku, kończy się przygoda Karnala z Tarnowskimi Górami. Nie wiemy, czy tu wracał, trudno to powiedzieć. Pewno wracał z różnych względów, ale na pewno nie pozostawił jakichś wyraźnych, mocniejszych śladów. Został odwołany z Tarnowskich Gór i przeniesiony, i to nie gdzieś tam, prawda, w ogóle w obrębie Śląska, tylko został przeniesiony zupełnie w inny okręg przemysłowy, w Nadreński. Został przeniesiony do Bergamtu, czyli do Urzędu Górniczego w Bonn, jako wyższy asesor górniczy, a więc bardzo mocno zaawansował, ale też się to wiązało z przenosinami geograficznymi, daleko idącymi. No prawdopodobnie właśnie z tymi jego przenosinami wiąże się, znaczy na 100% wiąże się ten podarek. Za chwilę jeszcze parę zdań na temat tych okoliczności jego powstania, na temat tego, kto właściwie za tym stoi i tak dalej. Spędził w Bonn 4 lata Karnal. Było to oczywiście takie, powiedzmy, administracyjne serce górnictwa nadreńskiego, tak to można określić, ten Bergam Boński.
I w 1848 otrzymał nominację, no, która oznaczała kolejny jakby awans i właściwie wejście do tego ścisłego, można powiedzieć, kręgu kierowniczego przemysłem górniczym w Prusach. Mianowicie został radcą w Wydziale Górnictwa, Hutnictwa i Salin w Ministerstwie Finansów w Berlinie i pozostał tu przez kolejne 8 lat, a więc do 1956 roku. Jednym z jego zadań w tymże ministerstwie była praca nad przygotowaniem nowego Bergbaugesetz, nowej ustawy o górnictwie, prawa górniczego, można powiedzieć, które ostatecznie weszło w życie dużo później, po jego już odejściu z ministerstwa, no ale było to jedno z jego zadań. Jednocześnie wiele podróży możemy w dokumentach odnaleźć, podejmował do ośrodków przemysłowych, do Francji, Belgii, Anglii. Wiadomo też, że podczas pracy na tym stanowisku czy w ramach ministerstwa prowadził też, jakby kontynuował poniekąd te swoje dydaktyczne, edukacyjne zainteresowania. Między innymi miał wykłady w latach 849-855 o oczywiście górnictwie na Uniwersytecie Berlińskim. Wtedy jeszcze nie istniała Akademia Górnicza. Aczkolwiek wiemy też, że Carnot był jedną z tych osób, które zabiegały o to, żeby taką właśnie uczelnię wyższą, zajmującą się wyłącznie sprawami górniczymi dla Prus powołać. Jego nazwisko znajdziemy też wśród osób, które założyły pierwsze w Niemczech, w ogóle na ziemiach niemieckich, Towarzystwo Geologiczne, istniejące notabene, znaczy pod zmienioną nazwą do dzisiaj. W grudniu 1848 roku był jednym z założycieli tegoż Towarzystwa Geologicznego. Innym był tak bardzo zasłużony też dla naszego regionu górnośląskiego, dla przemysłu tutejszego, Karol Kasten, od którego nazwiska nadano nazwę kopalni obecnej, już właściwie wygaszanej chyba centrum, on się nazywa Kasten Centrum Grube w Bytomiu. I proszę Państwa, w Berlinie, można powiedzieć, odnajdujemy te same linie jakby jego działania, które widzieliśmy w Tarnowskich Górach. To jest z jednej strony dydaktyka dotycząca górnictwa, o czym wspomniałem, te wykłady, prawda, na Uniwersytecie Berlińskim, które głosił, a z drugiej strony to jest próba stworzenia takiej platformy do dyskusji dla przedstawiania pewnych głosów dotyczących górnictwa i hutnictwa pruskiego w postaci czasopisma i rzeczywiście tworzy pierwsze takie fachowe w Prusiech pismo górniczo-hutnicze Zeitschrift für das Berghütten und Salinenwesen im Preußischen Staate. To jest pismo, które istnieje potem przez wiele, wiele lat. On był jego pierwszym, można powiedzieć, takim, oczywiście to nie jest adekwatne do końca określenie, można powiedzieć, redaktorem naczelnym przez kilka pierwszych lat. On jest jednym z twórców tak naprawdę tego pisma. Rola Carnala jako urzędnika w ministerstwie była wtedy bardzo znaczna. Jego przełożony, minister finansów August von der Heydt, mamy taką notatkę w aktach, którą odnalazł Rainer Slotta, autor tej pracy, w której powiada minister von der Heydt, że Carnal to jest osoba niezbędna dla naszej administracji centralnej, oczywiście górniczej, człowiek o wybitnych i owocnych dla monarchii zdolnościach. Niemniej, proszę Państwa, w 1856 roku ministerstwo postanawia, że tak powiem, zrezygnować z jego usług, z jego pracy w ramach właśnie ministerstwa i przenosi go na stanowisko oczywiście znaczne, w zasadzie czołowe, ale jednak przenosi go w pewnym sensie na jakąś prowincję, mianowicie przenosi go do Wrocławia i tutaj Rudolf von Carnal zostaje starostą górniczym, jak to określano, Śląska, więc całej prowincji tak naprawdę śląskiej, dolnej, górnośląskiej, czyli stając tam na czele tego UB Bergamt Breslau, czyli Wyższego Urzędu Górniczego, a więc stawia się go po prostu w roku 1856 na czele całego górnictwa śląskiego, całego przemysłu tak naprawdę górniczo-hutniczego. Na odchodne dostał jeszcze dodatkowo tytuł doktorski od Uniwersytetu Berlińskiego, to w takiej formie, jakby dzisiaj byśmy powiedzieli, bardziej doktor honoris causa, aczkolwiek to nie tak wtedy funkcjonowało, już nie wnikajmy w szczegóły. I we Wrocławiu jest znowu, proszę Państwa, jakby pewne trwałe cechy jego charakteru i jego działalności publicznej znowu odnajdujemy. To jest, znowu zakłada fachowe pismo, to jest pismo, które jest rocznikiem tego, takiej organizacji, którą sam zresztą stworzył, czy współtworzył, Śląskiego Towarzystwa Górniczo-Hutniczego.
No i cały czas prowadzi te swoje badania, czego efektem jest chociażby wydana w 1957 taka wielka geognostyczna, jak to się określało wtedy, geologiczna mapa Śląska. Zresztą jego autorstwa jest też mapa geognostyczna Tarnowskich Gór i okolic, którą Państwo możecie podziwiać na wystawie. Jest egzemplarz oryginalny tej pracy oraz reprodukcja tej mapy z zaznaczeniem na tej mapie obiektów, które później pojawiają się w serwisie. Ale proszę Państwa, te przenosiny do Wrocławia są właściwie, trafiają na niedobry czas dla kardynała. On po 5 latach pracy we Wrocławiu nagle poważnie zachorował. Jakieś dłuższe pobyty, między innymi w Sopocie na leczeniach, nie pomogły i w 1861 roku kardynał opuszcza w ogóle służbę państwową. Przestaje już, że tak powiem, pracować dla rządu pruskiego. Nie wrócił już później nigdy do końca życia do żadnych stanowisk państwowych, co nie znaczy, że przestaje być czynny, ale działa bardziej w takim zakresie, powiedziałbym, lokalnym, czy regionalnym, czy wręcz lokalnym, bo odnajdujemy go w Radzie Miejskiej w Wrocławiu, jest radnym Wrocławia, był przez pewien czas członkiem magistratu, czyli władz miejskich wrocławskich, oczywiście z takimi kompetencjami, z takimi referencjami i wpływami. Widzimy go też w różnych radach nadzorczych spółek i przedsiębiorstw, w różnych zarządach tego typu instytucji, takich jak chociażby Górnośląskie Koleje Żelazne. Również nie zaprzestaje tej swojej aktywności intelektualnej. Znajdujemy w różnych pismach i przez niego zakładanych innych jego różnego rodzaju artykuły, analizy, zwykle bardzo fachowe, bardzo szczegółowe, wynikające oczywiście z jego kompetencji jako znawcy problematyki górniczej. I zmarł 17 listopada 1874 roku we Wrocławiu i tak jak z jego ojcem, którego grobu nie mamy już w Tarnowskich Górach, tak i jego grób na Rudkretschama Friedhof zniknął po 1945 roku, oczywiście w związku ze zniszczeniami w mieście i z późniejszą eliminacją tych nekropolii wrocławskich w okresie powojennym. Czyli mamy, proszę Państwa, 70 lat bardzo efektywnego życia, bardzo intensywnego życia, bo są lata 804-874, przy czym o jego aktywnym życiu intelektualno-zawodowym można mówić właściwie już od okolic 822, 3, 4 roku, a więc bardzo wcześnie rozpoczęta aktywność praktyczna i intelektualna. I z tego, powiedzmy, półwiecza, właściwie 50-lecia takiej bardzo aktywnej działalności dla górnictwa pruskiego, śląskiego i tarnogórskiego, aż 20 lat przypada na Tarnowskie Góry. Myślę, że to są te rzeczy, które wymieniłem, to są rzeczy, które rzeczywiście sprawiają, że w kardynale widzieć trzeba wybitnego przedstawiciela tej kasty urzędniczej pruskiej, którą często żeśmy jakby negatywnie konotowali, ale wydaje mi się, że tutaj zasługi takich urzędników jak kardynał są trudne do przecenienia. Proszę Państwa, i teraz parę zdań o serwisie. Widzicie Państwo tutaj ten największy, że tak powiem, artefakt tego serwisu, czyli ten dzbanek do herbaty. Tutaj fachowo poobliczał go Rainer Slota. 133 mm wysokości, 152 mm średnicy, długość od ucha do dzióbka 245 mm. I mamy tutaj z jednej i z drugiej strony 24 nazwiska. No to są nazwiska, które dość jednoznacznie kojarzone są po prostu z ofiarodawcami tegoż całego serwisu. Czyli to te osoby, których nazwiska mamy tutaj wypisane, są tymi, które z tej strony, proszę Państwa, gdzie widzimy te pod spodem napis Tarnowiec i miarę Aktienfundation 40 Tarnowskie Góry w roku 1944. I tutaj też mamy z drugiej strony jakby te nazwiska. W dalszym ciągu, jak mówię, są to 24 nazwiska kojarzone właśnie z ofiarodawcami tegoż serwisu. No ale kiedy patrzymy na te nazwiska, no to są to nazwiska, no powiedzmy sobie szczerze, dla każdego jakby anonimowe, prawda? Są to po prostu jakieś tam nazwiska. Natomiast nieznużony, nieoceniony i wielki Rainer Slota wykonał tytaniczną pracę. W 1983 roku dostał w grudniu
ten serwis od prawnuczek Karnala. W 1984 roku latem był tutaj w Tarnowskich Górach na takiej dłuższej podróży studyjnej, a już w 1985 roku wydał tę cegłę, która jest pisana maczkiem i gęsto, i gdyby ją wydać w taki sposób, jak się zwykle książki dzisiaj wydaje, miałaby pewno ze 4 tomy. I on po prostu rozkminił, starał się rozgryźć wszystko, co się wiąże z tym serwisem. Być może nie wszystko mu się udało, bo on to przyznawał zresztą, będąc tutaj parę tygodni temu, ale udało mu się rozgryźć mnóstwo rzeczy i między innymi udało mu się rozgryźć, co to są za ludzie. Większość z nich przynajmniej, nie do wszystkich, 4 nazwiska nie udało mu się zidentyfikować, resztę zidentyfikował. Otóż wszyscy ci ludzie, którzy się tutaj pojawiają, byli uczniami w tak zwanym trzecim kursie szkoły górniczej, który trwał od stycznia 1844 do czerwca 1846 roku. I od stycznia do października 1844 roku opiekunem tego właśnie kursu był von Karnal, do października 1844 roku, ponieważ w tym momencie opuścił miasto, opuścił Tarnowskie Góry. I to prawdopodobnie ci właśnie kursanci, ci jego uczniowie wówczas przekazali mu ten serwis. Proszę Państwa, Slota ich tutaj rozgryza, jak powiadał, kto to jest. Ja już nie mam za dużo czasu, więc parę takich przykładowych. Pojawia się tutaj między innymi nazwisko. Gdzież to ono się pojawia? Heine. W rzeczywistości jest to Gustav Heine. On się odpisał później inaczej, przez A z Y. Jest to jeden z uczestników kursu, który jest tarnogórzaninem. Udało się ustalić, że on rzeczywiście pochodził z Tarnowskich Gór. Tarnowskich Górach się urodził i tu mieszka. Pojawia się również Otto. Na końcu tutaj macie Państwo Józef Otto, o którym Slota odnalazł informację, że jest mieszkańcem, był mieszkańcem z Brosławic pod Tarnowskimi Górami. Ale co do reszty, tych, których się udało ustalić, pochodzili z najróżniejszych części Prus i nie tylko, z ziem niemieckich w ogóle, a więc także spoza Prus. Slota zrobił rzecz kapitalną, tę książkę cały czas Państwu tutaj oczywiście polecam, może tego nie powiedziałem, ale do niej warto zajrzeć, ona jest tutaj w muzeum, być może jeszcze jest do kupienia w Bochum, jak Państwo się tam gdzieś przewiniecie, w niezbyt ciekawym mieście, to na pewno Deutsche Bergbau Muzeum jest dobrze zajrzeć, być może tę książkę można sobie tam nabyć. On oczywiście ustala, Slota ustala nawet ich późniejsze losy, część z tych ludzi związała się później z... Pracowali w górnośląskich kopalniach, w urzędach na Górnym Śląsku. Część była na przykład pracownikami tej administracji Donesmarków na Karłuszowcu. A niektórzy, na przykład tutaj widzimy nazwisko czwarte w górnym rzędzie, Eduard Feschland, wyemigrował później do Stanów Zjednoczonych, znaczy do Ameryki Północnej, gdzie zmarł. Troszeczkę niżej, ostatnie nazwisko w drugim rzędzie, Robert Henik z Krotoszyna. Mamy informację, że zmarł w Brazylii, gdzie wyemigrował. A na następnej stronie dzbanka mamy nazwisko Schütze, Adolf Schütze, który później został, no, był między innymi, nie tylko oczywiście, dyrektorem tej Bergschule, szkoły górniczej w Wałbrzychu. Proszę Państwa, to są ci ludzie, którzy mu to ofiarowali. Pół roku z nim mieli właściwie zajęcia, czy trochę więcej. Dali mu prezent, który przetrwał 100-kilkadziesiąt lat i można powiedzieć, że jest to też taki, moim zdaniem, element trochę zaskakujący. Ja tam bym nauczycielom nic nie dawał, ale wiadomo, tutaj różnie bywa. Różnie to w ludzkim życiu bywa. Proszę Państwa, ponieważ zbliżamy się do 18:00, tutaj pan Marek Manuś prosił, żeby oczywiście było tak, że byście Państwo mieli też najbardziej czas na wypowiedzenie się, a z drugiej strony nie chcemy, żeby pan Państwo z obsługi muzeum, pracownicy muzealni siedzieli tu do północy. Ja może tylko jeszcze tak króciutko, jeśli mi się uda, oczywiście to nie jest oczywiste. Krótko te... Mamy cały serwis, jeszcze raz, prawda? Widać, że ta waza, znaczy ta misa w środku jest, tak się wyróżnia, odróżnia. Ona ma znak, ten taki kobaltowe berło u spodu, symbol królewskiej manufaktury porcelany z Berlina, podczas gdy pozostałe są sygnowane znakiem F i R, co oznacza tę manufakturę brzezowej w Czechach dzisiaj, wówczas Pirkenhama,
niedaleko Karlowych Var. Można więc zakładać, że wszystkie te, które mają to oznaczenie Birkenhamerskiej fabryki porcelany, manufaktury porcelany, pochodzą rzeczywiście pierwotnie z tego kompletu, natomiast misa, jak mówię, z innego źródła, w innej manufakturze wytworzona, być może jest dołożona później. Proszę Państwa, mista, filiżanek, bo one są jakby najważniejsze tak naprawdę, poza wszystkim jest 12 i filiżanki pokazują kilkanaście, no siłą rzeczy, spraw. Dwie już oglądaliśmy, to jest ten Urząd Górniczy i Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach, jako te główne, powiedzmy, obszary działania urzędowego Karnala, jego mieszka, jego dom, to jest ta druga rzecz. Natomiast kolejne pokazują tak, tutaj mamy napis, zaraz, czy to jest to, tak, Königliche Friedrich Bleiertsgrube, to słabo tu widać, te zdjęcia w książce są sfotografowane trochę, te filiżanki są sfotografowane trochę inaczej, trochę bardziej od dołu, w efekcie podpisy są bardziej czytelne, tutaj jest trochę inaczej, ale jak Państwo tam podejdziecie pod gablotę i podpełźniecie pod nią, no właściwie się położycie i tam będziecie patrzeć od dołu, to się da odczytać bardzo dobrze, a w tym małym, to jest taka ściągawka właściwie, należałoby to nazwać, powstała zresztą, panie Marku, nie wiem, w jakimś rekordowym czasie, prawda, bo to było krótko napisane, szybko poskładane i jeszcze szybciej wydrukowane. W zasadzie do końca nie wierzymy w status antyczny tego obiektu, że to się ukazało i być może jest to tylko jakiś hologram. Także po to trzeba sięgać, aczkolwiek może się okazać tak, że to w pewnym momencie wyparuje, jak Państwo, tylko że Państwo już wtedy będziecie mieć 10 zł w plecy. Ale tutaj jest rzeczywiście taka ściągawka i tutaj macie Państwo te poszczególne filiżanki opisane w skrócie oczywiście, obszernie je opisuję na 700 stronach, a w zasadzie na 2000 stron slota tutaj. Tutaj mamy, proszę Państwa, króciutko, żeby już nie przedłużać, obiekt podpisany, znaczy wizerunek podpisany po prostu Königliche Friedrich Bleiertsgrube, nie do końca się ta kopalnia tak nazywa, ok, Królewska Kopalnia Rud Ołowianych, kopalnia Fryderyka oczywiście, skoro Friedrich Grube, to jest oczywiście ta główna, ale proszę Państwa, ta fiskalna, państwowa kopalnia, ale to co widzimy tak naprawdę w centrum tego rysunku, oczywiście obiekty, budynki kopalniane są tutaj z mojej prawej, czyli widać, że tam się coś kopci, natomiast w środku mamy bardzo charakterystyczną rzecz powstałą w latach 20. XIX wieku, mianowicie tak zwaną Denkhalde. Hałdę pamiątkową usypaną jakby dla upamiętnienia tego pierwszego, prawda, wydobycia pierwszych błyszczy ołowiu w 1784 roku przy uruchomieniu właśnie tejże kopalni. Ta Denkhalde, której jakąś nędzną resztkę obecnie też można w tamtych stronach znaleźć, no była wtedy w pewnym sensie, jak się zastanowić, w tych latach 40. chyba tak naprawdę centralnym takim punktem, miejscem pamięci, miejscem upamiętniającym, symbolicznym, obiektem też, miejscem też, gdzie odbywały się ceremonie górnicze, łącznie z Bergfestem, prawda, który tutaj też się toczył, zawsze, czyli z tym świętem górniczym, no całego Górnego Śląska, no bo dopiero tak naprawdę, można powiedzieć, pałeczkę tego takiego centralnego symbolu przemysłu górnośląskiego przejął później pomnik w latach 50. XIX wieku, pomnik Rejdena w Królewskiej Hucie, o którym notabene von Karnal, do którego powstania Karnal się przyczynił i o którym napisał zresztą książkę. Jest najobszerniejsza, najbardziej rzeczowa praca poświęcona okolicznościom powstania pomniku Rejdena w Królewskiej Hucie, który, jak Państwo wiecie, stoi tamże do dziś, aczkolwiek jest już to zmienione. Tu mamy kolejne ujęcie kopalni Fryderyka i to jest płuczka, tu jest szyb, ja już polecę szybko, to jest szyb Spes tejże kopalni Fryderyka, tam pod spodem jest napis The Spes Schacht, mamy tutaj charakterystyczne zabudowy, to takie charakterystyczne budownictwo przemysłowe początku XIX, końca XVIII wieku, które kompletnie tak naprawdę wyparowało. Fabryka cementu w Tarnowskich Górach, niedaleko tej, prawda, wzgórza Rydena, to było kiedyś tam przy szosie Starowskich Gór do Strzybnicy. Tu mamy, tu już wychodzimy poza ten ścisły obszar tarnogórski. Mamy kopalnię galmanu, a więc rud cynku w Szarleju. W dzisiejszych piekarach to była jedna z największych kopalni
cynkowych. Te kopalnie, które teraz będą pokazywane, to nie są kopalnie fiskalne, choć one podlegały oczywiście pod Bergam, to są kopalnie prywatne. Tutaj mamy kopalnię Maria, również galmanową, cynkową, w Miechowicach z kolei. Miechowice to jest ten obszar, gdzie się były węgiel już, obszar węglowy jest i jeszcze jest obszar tych rud nieżelaznych. Ta kopalnia Maria należąca do Winklera, no to też jest coś, co całkowicie jakby wyparowało z obszaru Miechowic. Inna rzecz, że również ta wielka, potężna kopalnia Preussen, późniejsza kopalnia Miechowice, kopalnia węgla kamiennego, też już kompletnie wyparowała i też jest czymś, co należy do przeszłości. Kopalnia Teryze między Miechowicami, a też galmanowa, Miechowicami a Bytomiem. Kopalnia Ferona, też galmanowa, w Stolarzowicach, czy właściwie przy Stolarzowicach, od strony Reptiarons, w tym lasku takim widać jeszcze do dzisiaj, jakbyście Państwo jechali do Gliwic, przed tym tak zwanym osiedlem Kreuzberg, to się do dzisiaj niekiedy na to mówi, to osiedle stolarzowickie. Macie w tych lasach po jednej i po drugiej stronie jeszcze trochę tych resztek po tych hałdach, quasi po tych warpiach, po tej kopalni i kopalni następnej, czyli kopalni Planet. Planet grube. Te nazwy zresztą zostały w tej nomenklaturze lokalnej. Ludzie ze Stolarzowic wiedzą, że jest Planeta, jest Werona, jest nawet ulica Planeta, ile się nie mylę. Przy czym to słowo planet nie odnosi się oczywiście do planety jako tam czegoś, prawda, kosmicznego, tylko takiego narzędzia górniczego. I ta nazwa, ulica się nazywała ulica Planeta, a w zasadzie powinna się nazywać ulica Planet. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie znam się tych górniczych spraw. I tu mamy kopalnię Karl Gustav koło Bytomia. I też galmanową. Jak Państwo widzicie, tak naprawdę na tych filiżankach dominują obiekty dotyczące tych niewielkich, jak nam się wydawałoby dzisiaj, myśląc o tym, kopalniach galmanu, kopalniach rud cynku, które jednak wtedy stanowiły dominantę działalności przemysłowej, górniczej w naszym regionie, a i cynk był czymś, co sprawiało, że Górny Śląsk jakoś tam się w pewnych pruskich, ale i ponad pruskich i europejskich kalkulacjach ekonomicznych bardzo mocno liczył. Proszę Państwa, i jeszcze nam została jedna rzecz, to pominę. To jest mianowicie ten, się nazywa, ile się nie mylę, mleczarka, tak? Dzbanek do mleka, no dla mnie, ale ma swoje fachowe nazwy. Jak to się nazywa, Panie Marku? Mlecznik. Mlecznik to jest oficjalna nazwa, tak. I tutaj, proszę Państwa, jest troszeczkę takiego klimatu już oderwanego od tych konkretów, bo mamy takie sceny, tutaj nie widać dobrze na tych zdjęciach, sceny z pracy górniczej. No to jest to świetny przegląd strojów górniczych i różnych etapów tej górniczej pracy z ówczesnego okresu. Na ile to jest realistyczne, na ile to jest takie symboliczne bardziej, no to już by się muszą fachowcy wypowiedzieć. Nie chcę wchodzić w buty pana Zbigniewa Pawlaka, który będzie za jakiś czas, za niedługo, w listopadzie, na ten temat, z tego co wiem, mówił, ale tylko to Państwu sygnalizuję. Widzimy tam też te symbole górnicze mocno wyartykułowane. Slota pisze o tym leczniku, że jest to przedstawienie o wysokiej dokumentacyjnej wartości i randze dla poznania kopalnictwa rud metali w Tarnogórsko-Bytomskim Okręgu Górniczym i wierzę mu na słowo, ale sam nic tutaj więcej nie dodam. Proszę Państwa, serwis Karnala jest w Tarnowskich Górach po raz pierwszy od 1844 roku i nie jest za długo, więc warto sobie go oglądać. Jest to zabytek, który ma rzeczywiście w moim przekonaniu ogromny taki potencjał, tak powiem, dla mnie przynajmniej taki bardzo poruszający zabytek. Bo to nie chodzi tylko o to, że on ma tę dokumentacyjną wartość, o której mówił Slota, ale on rzeczywiście skłania do pewnego rodzaju refleksji, do namysłu nad czymś więcej niż tylko nad techniką pracy górniczej. Ale dzisiaj go pierwszy raz dopiero widziałem, bo jakoś daleko widocznie mieszkam i nie dotarłem tu wcześniej, ale myślę, że można go oglądać naprawdę długo. On robi rzeczywiście ogromne wrażenie, bardzo dyskretny, delikatny, kruchy, który mimo to przetrwał wszystko to, co pokazywał, bo z tego, co pokazywał, nie zostało nic, a on został. Proszę Państwa, 5:05, trochę żeśmy przegięli, Panie Marku, ale teraz rozumiem, że jeśli Państwo macie ochotę dodać coś, dorzucić od siebie, to teraz jest ten czas. Bardzo proszę. Dziękuję.
A jeśli nie, to pójdziemy popodziwiać ten serwis i w kuluarach pewno się najlepiej rozmawia. Niestety nie ma wina, panie Marku. A bez wina to... To się na Ukrainie pije. Proszę Państwa, bardzo dziękuję i z góry w imieniu muzeum pozwolę sobie, panie Marku, wejść w Państwa buty. Zapraszam na kolejne spotkania z fachowcami rzeczywiście najwyższej rangi. Bardzo dziękuję i życzę jeszcze miłego wieczoru.